Przybywa wełku pacjentów, u których arytmie serca leczy się za pomocą ablacji z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D. Od sierpnia w Centrum Kardiologii ScanMed w Ełku, działającym przy Szpitalu Miejskim Promelika, wykonywane są innowacyjne zabiegi, mówi dr Paweł Derejko, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog. Ablacja to zniszczenie podłoża zaburzeń rytmu. Dokonujemy tego z użyciem elektrod. Ja może pokażę Państwu, jak wygląda taka elektroda. Proszę spojrzeć, to jest niewielkie, cieniutki przewodzik w plastikowej osłonce, jest bardzo delikatny i ruchomy. Mamy możliwość, sterowania tej elektrody. Ta elektroda, poza tym, że jest w stanie usunąć podłoże zaburzeń rytmu, jeżeli Państwo zobaczycie, na końcu są takie metalowe pierścienie, więc możemy odczytywać dokładnie aktywność elektryczną w danym miejscu serca, jak ona się kształtuje, i dzięki temu między innymi takie nieprawidłowe miejsce nieprawidłowych impulsów zlokalizować. Dziś zabieg ablacji przeszła 64-letnia Maria Gienieczko z Suwałk. Po prostu dolega mi bóle w klatce piersiowej, osłabnę, nie mogę chodzić. Takie zlewne poty, oblewają ręce. No i oczywiście lekarz zlecił holter, a holter wykazał dużą ilość zaburzeń rytmu. To już jest moja trzecia ablacja. Do Centrum Kardiologii ScanMed w Ełku trafiają pacjenci ze skomplikowanymi zaburzeniami rytmu serca, którym tradycyjne metody leczenia nie pomagają, mówi dr Artur Zalewski, ordynator Centrum Kardiologii ScanMed w Ełku. To urządzenie pomaga pacjentom, szczególnym pacjentom, dlatego że to urządzenie jest dedykowane do pacjentów, którzy wymagają trudnych ablacji, czyli takich, którzy mają skomplikowane zaburzenia rytmu serca, którym metodami klasycznymi nie jesteśmy w stanie pomóc, i w związku z tym posługujemy się właśnie tym systemem CARTO. Jest to system elektroanatomiczny, który pozwala na bardzo dokładną, precyzyjną lokalizację podłoża arytmii i w ten sposób możemy precyzyjnie wykonać tą ablację. Centrum Kardiologii ScanMed w Ełku to obok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie drugi ośrodek w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie wykonuje się tego typu zabiegi.